buziaki, a dzisiaj trochę sobie porysujemy. Razem z Kitkiem pozgadujemy, co takiego narysowaliśmy. W grze rysuj puste miejsce, coś takiego było w tłumaczeniu. Widziałam tą grę u Werki Aferki i jestem strasznie ciekawa, jak nam pójdzie. Tak jak może wiecie, w prawdziwym życiu często robimy z Kitkiem taki challenge, że coś rysujemy i zgadujemy influencera. Zobaczmy, jak tym razem poradzimy sobie w Roblox. Niby jest teraz mecz przez jeszcze 5 minut, więc spróbujmy dołączyć na rozgrzewkę, ok? Siemaneczko! Jeśli też lubicie rysować, koniecznie stawcie kciuka do góry, a ci, co chcą dołączyć do teamu Finek, niech upewnią się, czy mają przycisk subskrybuj kliknięty. A my zaczynamy. Dzień dobry, ok, okazuje się, że jest przyprawą życia. No musisz narysować jakąś chyba przyprawę, a potem kto zgadnie jakoś coś takiego. Jak mam narysować przyprawę? Ja narysowałem cynamon. O, ja lubię cynamon. No wiem, dlatego narysowałem cynamon. Ja, każdy lubi cynamon, więc ja też narysuję cynamon. Mogę sobie kolory wybrać. Gdzie ty jesteś? Ja cię tutaj nie widzę. O, tam jesteś, widzę cię. Widzisz mnie? Tak. A ja widzę tylko kartkę. Siemano. Jak cinnamon roll. Czekaj, próbuję moje zdolności. Proszę, to wygląda źle. Ale to pokażę i to jest cynamon, no. Ufika, już narysuj cynamon i chodź. Gdzie ty jesteś? Czekaj, czekaj. No chodź, 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 chodź. O, jesteś. Ej, jak normalnie w przedszkolu, jak słodko. Nie, musisz zobaczyć galerię sztuki tutaj, jak ktoś narysował. Chodź szybko. Wow, Mona Lisa. Ja cię kręcę. Salvador Dali. Ależ to. Ej, czas ja głosować. Się nie skończyłam przeglądek. Oceń rysunek. Ale to nie jest przeprawa. Dobra, nie, no to dlatego damy mu dwójeczkę. Bo ładnie jest. Ale się jest, postaram, ale dam trójeczkę, postaram, bo mi się podoba. Tęcza? A może chodzi o to, że każda przyprawa. Ja daję 5. Czy tęcza jest przyprawą życia? O to chodzi. Dobra, ale dajmy już jedynkę, już za późno. O matko, co to jest? A tu można reagować. Nie podoba mi się. O, ej. Ale ja nie dam co ceny. Kociaczek 5 na 5. To jest Kitek, to. Czy to jest twoje? Nie, to nie jest moje. A ja dałam kotka. Ale czemu kot jest przyprawą życia? Cynamon. To jest twój cynamon? Tak. Damy ci 5 na 5. Mufika. Tak? Proszę cię, mam nadzieję, że dasz piątkę i ja to sprawdzę. To wygląda źle. O, ma, to jest twoje? Tak. Widzowie nie mówcie o Fince. Ej! Zwycięzcami są? Kitosławki, 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 Kitosław. Ej, gdzie ja jestem? No kot był dobry. No kot tak, sam dałem piąteczkę. Dobra, Mufinka, zadanie jest proste. Teraz musimy to my być na podium. Ja jeszcze nie skończyłam. Ej, no. Ej, że ja dostałem najmniej? A ja jestem przed tobą. No nie. Kogo jeszcze tu mamy? Dziewczyna z perłą i chyba Picasso? Kurczę, nie pamiętam. Każdym razem przegrywam w rysowaniu, nie wiem czemu. I co, czekamy teraz? Okej. Okay. Ej, teraz mamy moja wymarzona praca to... ja wiem co, dobra, robię to. Moją wymarzoną pracę. Jejciu, ej, teraz się zestresowałam, ale dobra, już też mam pomysł. I zaczniemy tak, tutaj, widzowie, to będzie ten najważniejszy element. Czy ja mogę tak pofarbować? Da się kwadrat narysować jakoś ładnie, tak równo. Teraz mi wyjdzie, teraz widzowie się postaram. Mamy 3 minuty na to, żeby to narysować. Mufinka się stara. Starająca się Mufinka, wy już chyba wiecie, co ja rysuję. I to jest fajne. Tak zrobimy i narysujemy to od zera. A da się cofnąć? O nie, jest tylko gumka. Mamy jeszcze minutę 30. To jest dużo łatwiejsze niż jak my rysujemy. Koniecznie napiszcie teraz w komentarzu, jaki jest wasz wymarzony zawód w życiu. Ale macie tylko na to czas podczas mojego rysowania, więc wam się czas kończy. Chyba coś mi nie wyszło. Tak miało być. Ja myślę, że wygrywam to. Uważam, że zrobiłem to totalnie sztos i jak to przegram, to będę zły. A ja się stresuję teraz. Ja chcę mieć dobrą ocenę od nich. Matko, już tylko pół minuty? Przecież miałam dużo czasu. Ja to wygrywam, 100%. Nie zdążyłam całości. Wystraszyłam się, że już minął czas i kliknęłam szybko wysyłanie. Dobra, czas głosować. Ej, to głosowanie jest sztos. O, jestem beginner, czyli początkujący. Jest szkicownik, pisanek. Pisanek? O, kto to narysował? Mufinka, czy to jest twoje? Nie. Ej, ale ktoś to ładnie zrobił. Ładnie, no. No, dam trójeczkę, bo ładniej niż ja zrobił. Ej, zobacz, znowu youtuber. Ej, no. Wszyscy są być youtuberami. Jest okej. Okay. A dam dwójeczkę, ponieważ oni się mierzą z moją pracą, widzowie. Ja nie mogę przegrać. Piątka! Ej, ładnie, serio. Ej, ładnie. Dam czwórkę. Ej, oni wszyscy mogą dawać złe oceny, bo oni chcą wygrać. Teraz sobie tak pomyślałam. Co to jest? Co ty? Nie, to nie ja! Co, co to jest? Ale ładne i tak. Może chcę być pływakiem? Tu daję jedynkę, bo wiecie, ja nie znam tego konceptu. Może pływak w labiryncie? To jest but. To jest but. Może moda? Moda? Ej, to jest ładne. To mi się podoba. Mogę zwiększyć, nie wiedziałem. Myślałem, że nie mogę poprawiać oceny. Można poprawiać oceny. Ale od razu, czy... O! Gosh. A, to jest ja. Piąteczkę, dobrze. Piąteczkę, proszę. Piąteczkę, dobrze. Muszę być na podium. Nie mówię z piątki, bo ja przegram. To są pieniążki. Widzowie, co się tu dzieje? Ta gra jest sztos. Ktoś chce być milionerem. O, czekaj, bo mi się czas kończy. Które było twoje? Zgadnij. Jestem na podium! Ej, no nie! Nie wygrałam! Ej, fajna ona ma styl. Faktycznie zna się na modzie. Czwarta? Bo ty mi dałeś.
narysowałeś mało. A co ty narysowałaś? Ale co ty narysowałaś? No ja ten pierwszy YouTube. To ładnie, ale specjalnie dałem mało, bo walczyłem. Wiesz co, nie, ja teraz wszystkim daję mało ceny, a tobie to powiem. Ja mam wygrać. Dobra, ja cię, ale to byś, jakbyś powiedziała, to bym ci dał piątkę. Czemu jestem początkujący? Ja nie chcę być początkujący. O, dobra, losujemy. Nie wiem, że jesteś taki niemiły dla ludzi, ja wszystkim dawałam dobrą cenę. Gdzie mnie trzyma lekarza z daleka? Ja! Teraz nie przegrywamy. Jak się jabłuszko rysuje? O Boż, nie ten kolor, ale dobra, spróbujmy. Muszę się wyśleić, bo jestem początkująca i pewnie za zdobywania podium wtedy wzrasta opinia, co nie? Da się cofnąć to, co się narysowało, czemu kłamałaś? Da się? A faktycznie tu jest. Ej, ciekawe, czy ty teraz będziesz miał inną odznakę. Zaraz zobaczę, jak skończymy rysować. Czy już będziesz początkujący, czy przez to, że zająłeś trzecie miejsce, będziesz jakimś tam dalszym? Myślę, że teraz to jestem już totalnym kotem. Ja tu normalnie wygrywam to znowu. Mufinka, że ty jesteś pode mną w rysowaniu, to jest niesamowite. Wiesz co? Nie rozpędzaj się tak. Dla mnie to już jest jak zwycięstwo. Bo ja cię zaraz zmiażdżę moim jabłkiem. Dla mnie to już jest zwycięstwo. Mufinka bardzo często robi coś takiego, więc my też to zrobimy, że tu jest niby... Czy ty robisz blik świetny? Kto wiesz? No bo mówisz, że Mufinka czasem robi coś takiego. Dobra, nie rozmawiam z tobą i pewnie skopiujesz ode mnie. Ja już mam, no, nie, no, na pewno, ja miałem wcześniej. Nie wiem, jak dół jabłka zrobić. Wow, i co jeszcze musisz zmniejszać? Czekajcie, jeszcze bym coś zrobiła, może jakieś robaczka. Czy kto by chciał robaka? Jak dla mnie, widzowie, to jest najpiękniejsze, co ja chyba w życiu narysowałem. Trzecie miejsce, lepsze niż Mufinka. Nie przeginaj. Wygrałem z tobą w rysowaniu. Moim zdaniem ja jestem, ja tutaj po prostu przewodzę. Przesyłam to. A, 10 sekund. A ty jak ładnie sobie siedzę. Ty jesteś początkujący. Przestań, zaraz już nie będziesz tam siedzieć. O, tak? Ja bo już nie będę taka miła. Nie, 100% ja tu wygrywam. I to szczerze jest ładnie narysowane. Ja dam czwóreczkę. Dentysta, ja daję mniejsze oceny, bo już nie będę miła dla tych ludzi, bo nie są mili dla mnie. Nie wiem, daję jedynkę, bo to nie jest rysunek, to jest napisanie. Ja też sobie bym mógł coś napisać i napisałem. Wow. Czy to jest twoje? O kurczę, ale się ktoś postarał. Mówi... Nie, dobra, daję artysta. Jedynkę. Jedynka! Jedynka dla takiego dupka. Bardzo brzydko jest narysowane. Jedynka. O, to jest jedynka. Piękne. Jak dasz jedynkę, to zrywam z tobą. Jedynka. I za jedynkę zrywam z tobą, ja to sprawdzę. To jak da się połowę punktu? Daj mi piątkę. I don't know. Aha. Wow. Wow. Błagam, błagam. Nie! Tak, pierwsze to chyba sobie miejsce, tak! A czemu ona wygrała? Ona nic tam nie miała. Nie no, ludzie trolują. O kurczę, ależ to, ależ to. Piwat! Ja mam od ostatni! Mua, mua! Dziękuję, dziękuję. O, krzesło żaba. Krzesło żabę? Gdzie moje krzesło żaby? O, jakie mam krzesło żaby? Jak ty je wstawiłeś? Kupiłem sobie. No co ty? Pomocy mój tata chyba chodziło. To się zmieni w potwora. To ja zaszaleję i ja nie zrobię postaci. Ja zrobię coś fajniejszego. Nie, ty oszukujesz, bo ty umiesz do... Nie, ja mam pomysł. Poszukamy teraz po całości. Ja zrobię teraz coś fenomenalnego. Jesteś nubkiem, nie wygrasz ze mną zrobimy teraz. Zrobimy tło, bo tło dużo naprawia. Co by tu narysować? Może tak? Jeciu, on będzie słodki. Jak dwa małe koty. Ty wiesz, że to jest runda finałowa? Nie, rozmawiam z tobą. Skupiłeś się. Tak szpanowałeś tym trzecim miejscem. Mnie zastanowiło, czemu ta osoba z tym pustym. Może nam się nie wgrało to zdjęcie, dlatego tak wyglądało. Albo ktoś dla Beki. Albo to ona wszystkim dawała jedynki. Tak, ktoś tak. Oszuści, oszuści. To procent. Nie wiem, co ja tutaj zrobiłem. Matko, nie. Ej, stresuję się. Wiecie, co to jest? No powiedz wszystkim. No nie, no... A! Myślę, że to jest mój max kreatywności. Możecie nawet wybrać sobie tutaj potwora, którego chcecie. Matko, nie zdążę zrobić, a ja chciałam takie fajne coś zrobić. Nie, depcze wam! O, depcze ci po rysunku, nubku. Nie, matko, ej, nie, chciałam skończyć, to już myślałam, że się skończy. Czemu mnie teraz wystraszyłeś? No nie, jeszcze bym zrobiła jedną rzecz. I proszę państwa, czas głosować. Nasz teleturniej, w której to Kitosław zdobyła właśnie pierwsze miejsce. To jest twoje. Nieprawda. Daję jedynkę. Kidek. Dobra, daję ci. Ale nie zdążyłam stupcie. Dałem ci czwórkę. Dobry ten potwór. Ja dobry jest. Dam dwójkę, bo ja muszę wygrać. Ja dam trójkę. Ja zrobiłem nawet kilka, bo było jednego strasznego potwora. Jezu, to jest straszne, to jest straszne akurat. Czwóreczka. To prawda, nikt nie narysował tego taty, czy tam jakiejś postaci. Dajcie znać, jak wy myślicie, kto tam powinien być narysowany. Kitek, jak cię palę zaraz! Co to ja być? Ja mam ten, że jestem księżniczką w opresji. To ej, to jest stos, daję piąteczkę. Ale daję piątkę. Pewnie dostałaś tyle piątek za tego dinozaura, że to zaszło. Ej, no przestań, ja się ich boję. Nie, to było za mocne. Ty za ładnie rysujesz, ja się już nie biorę. I oto ostatni raz, kiedy widzowie, ja się mierzę w rysowaniu. Mailbox. Nie, dla jedynkę, to jest oszustwo. O pomocy mój mailbox zmienił się w potwora. Dobre. Proszę. Jest! Co, drugie? Trzecie. Jaki potato mi wygra?
siedział tutaj, ja miał zająć pierwsze miejsce! Wiesz o tym, że jakbyśmy mu dali jedynki, to byśmy byli, byłabyś na pierwszym, a ja na drugim? No tak, w sumie to tak. Na nic. Ale i tak jestem trzeci, a jestem na podium! Buziaki, pa!